Zdajemy sobie sprawę, jak wielkie to zło, kiedy człowiek próbuje w imię jakichś udawanych wartości osiągnąć cele, a tym celem jest przede wszystkim unicestwienie narodu, upanowanie kraju sąsiedniego. Uzmysławiamy sobie, jak wielkiego wsparcia w tym momencie potrzebuje ten naród i takiego wsparcia udzielamy. Nie tylko modlitwą, która jest przecież najważniejsza, ale również i tego wsparcia takiego materialnego. 71 lat temu, 1 marca 1951 roku, pomiędzy godziną 20 a 20.45 w więzieniu na warszawskim Mokotowie po pokazowym procesie zostało rozstrzelanych 7 członków 4 Zarządu Głównego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Was wzywam, podpułkowniku Łukaszu Ciepliński, pseudonim Pług, majorze Adamie Łazarowicz, pseudonim Klamra, majorze Mieczysławie Kawalec, pseudonim Żbik, kapitanie Józefie Rzepko, pseudonim Znicz, kapitanie Franciszku Błażej, pseudonim Roman, kapitanie Józefie Batory, pseudonim Aryks, poruczniku Karolu Chmiel, pseudonim Grom. Stańcie do apelu. Chwała bohaterom! Wzywam was, pierwszych konspiratorów działających pod okupacją sowiecką z Polskiej Organizacji Wojskowej, służących pod rozkazami podoficera Wojska Polskiego Żukiewicza i Aleksandra Szyszko, żołnierzy Związku Walki Zbrojnej, Janie Parol, Kazimierzu Zimoch, podporuczniku Stefanie Doliński, pseudonim Tytus, Witalisie Brzeski, pseudonim Socha. Stańcie do apelu. Chwała bohaterom! Wzywam was, niezłomni Sokólszczyzny, kapitanie Franciszku Poterale, pseudonim Oracz, porucznik Stanisławo Bójwicka, pseudonim Zemsta, poruczniku Władysławie Borysewicz, pseudonim Kasper, podporuczniku Stefanie Ejsmont, pseudonim Wir, podporuczniku Kazimierzu Kamiński, pseudonim Błyskawica, podporuczniku Stanisławie Biziuk, pseudonim Sokół, podporuczniku Walerianie Sutuła, pseudonim Grom, sierżancie Stanisławie Kuźma, pseudonim Jedliński, sierżancie Bronisławie Rochalski, pseudonim Orlicz, Wacławie Hryckiewicz, pseudonim Łomski, żołnierze polskich formacji niepodległościowych działających na terenie powiatu sokólskiego, którzyście podjęli nierówną walkę z okupantem sowieckim i przywiezioną wraz z nim nową czerwoną władzą. To was wzywam do apelu. Żołnierze Narodowych Sił Zbrojnych Narodowego Zjednoczenia Wojskowego z oddziału podporucznika Kazimierza Kamińskiego Błyskawicy. Żołnierze Armii Krajowej Obywatelskiej wachmistrza Stanisława Chmielewskiego Bohuna. Partyzanci Armii Krajowej Obywatelskiej i Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość z oddziałów podporucznika Stefana Ismonta Wira i podporucznika Stanisława Biziuka Sokoła oraz działającego na skraju obwodu AKO WIN Sokółka oddziału sierżanta podchorążego Leona Suszyńskiego P8. Wzywam was do apelu. Wzywam was, partyzanci z Nowogródczyzny i Kowieńszczyzny, żołnierzy sierżanta Władysława Janczewskiego Lalusia, którzy oddaliście swoje życie w walce z przeważającymi siłami NKWD, UB i KBW w Kraśniańskim Lesie. Was wzywam, chorąży Mieczysławie Górewicz, pseudonim Czeński, sierżancie Zygmuncie Kulesza, pseudonim Maroczy, kapralu Wacławie Jakubowski, pseudonim Karaś, kapralu Stanisławie Bartoszewicz, pseudonim Korek, kapralu Mikołaju Szarejko, pseudonim Ryś, sierżancie Witoldzie Śliwiński, sierżancie Szpak, kapralu Brunonie Jankiewicz, pseudonim Janczar, szeregowy Janku Czarnicki, szeregowy Franciszku Płoński, szeregowy Józefie Stasiłowicz. Wzywam was do apelu. Wzywam was, żołnierze niezłomni, ofiary Sokólskiego UB. Piotrze Wiktorze Hońko, pseudonim Karny.
Józefie Kozak, pseudonim Lis, Adolfie Ignaciuk, pseudonim Jan, Stefanie Maciejewski, pseudonim Czarny Stefan, Józefie Bergiel, pseudonim Czarny, Stanisławie Kundzicz, pseudonim Zając, Henryku Kostro, pseudonim Żbik, Edwardzie Bakun, Henryku Garbaczewski, Franciszku Chmielewski, Edwardzie Kalinowski, Eugeniuszu Marchel, Antoni Gniedziejko, Michale Karpienia, Kazimierzu Grycewicz, Zygmuncie Wawiernia i wielu innych zakatowanych i zamordowanych przez funkcjonariuszy NKWD i UB w siedzibie Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Sokółce i Białymstoku, w stalinowskich więzieniach, zastrzelonych w ruinach byłych koszar wojskowych w Sokółce i innych nieznanych miejscach. Tych, którzy odczuli na własnym ciele metody śledcze Szepsela Alperna, Eugeniusza Nalewajki, Rakowa i innych oprawców Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. Stańcie do apelu. Was wzywam, partyzanci Sokólszczyzny, którzyście oddali swoje życie walcząc z bronią w ręku z oddziałami UB, MO i KBW. Józefie Żukowski, pseudonim Lampart, Bronisławie Grynczel, pseudonim Polones, Stanisławie Wolter, pseudonim Sawczyn Sewer, Kazimierzu Marcinkiewicz, pseudonim Tropski, Stanisławie Łukaszewicz, pseudonim Wilk, Witoldzie Andrzejczyk, pseudonim Jastrząb, Nikodemie Rochalski, pseudonim Kiliński, Antoni Wysocki, pseudonim Wrzos, Stanisławie Hołubowski, pseudonim Przelotny, Franciszku Kownacki, pseudonim Jeleń, Janie Ruć, pseudonim Kanarek, Władysławie Czeremcha, pseudonim Wędka, Janie Franciszku Łabieniec, pseudonim Żbik, Edwardzie Bułtruczuk, pseudonim On, Bolesławie Rogisz, pseudonim Sokół, Janie Byczkowski, Sylwestrze Radkiewicz, Janie Łazerski, Janie Zdanowicz, Wiktorze Zaniewski, Janie Kwiatkowski, Bronisławie Wojtkowski, Wacławie Garbaczewski, Alfonsie Kolendo, Józefie Żewronek. Was wzywam, ostatni żołnierze niezłomni Sokólszczyzny, którzyście zginęli z bronią w ręku walcząc z funkcjonariuszami UB i batalionem KBW 30 sierpnia 1952 roku na terenie gospodarstwa Henryka Gniedziejki na kolonii Pokośno w gminie Suchowola. Edwardzie Topczewski, pseudonim Toporek, Stanisławie Orłowski, pseudonim Piorun, Czesławie zwanym Kurzoniakiem. Wzywam was do apelu. Wzywam was, żołnierze podporucznika Stanisława Biziuka, pseudonim Sokół, sądzonych w procesie pokazowym w Sokółce 9 grudnia 1946 roku, na których wykonano wyrok śmierci 21 grudnia 1946 roku w więzieniu białostockim. Kazimierzu Tomaszycki, pseudonim Tom 1. Piotrze Tomaszycki, pseudonim Gałązka. Romualdzie Boboryko. Edwardzie Jackiewicz. Was wzywam, skazanych przez sąd wojskowy w Białymstoku na karę śmierci. Janie Dziadul, pseudonim Słonko. Czesławie Guzieniuk, pseudonim Słoń. Alfonsie Jurgielewicz, pseudonim Szabla. Michale Karpienia, pseudonim Kolba. Władysławie Dorożkiewicz, pseudonim Skowronek. Władysławie Markiewicz, pseudonim Limba. Józefie Ostrowski, pseudonim Wisła. Stefanie Maciejewski. Kazimierzu Matys. Czesławie Waluś. Wzywam was do apelu. Niezrzeszeni mieszkańcy wsi i miasteczek, dający schronienie, wikt i opierunek leśnym żołnierzom, za co spotkały was represje Urzędu Bezpieczeństwa. Wzywam was, ofiary obławy augustowskiej, mieszkańców Małyszówki, Dąbrowy Białostockiej, Nowej Wsi, Hamulki, Suchowoli i Kamiennej Nowej. Wzywam was do apelu.
Was wzywam, członkowie Narodowego Związku Patriotów Polskich, Bolesławie Bubieńczyk, Henryku Soroka, Bolesławie Skomin, Kazimierzu Kiczuk, Czesławie Korolkiewicz, Czesławie Biernacki, Stanisławie Kościuk, Kazimierzu Budnik i inni. Wzywam was do apelu. Dziękuję.